na którym tak de facto jeszcze nikt nie jeździł. No tak, nikt tam jeszcze nie był, nikt tam nie jeździł, nikt nic nie wie. Zobaczymy, co tam będzie w sobotę, jeśli chodzi o tor, o warunki, które nas tam będą czekać. To wszystko już na miejscu, dowiemy się. Turniejów coraz mniej do końca, walkę do indywidualnego mistrza świata, no i niestety trzeba łapać te punkty. Oczywiście, że tak. Ta faza końcowa jest teraz bardzo ważna i istotna, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Więc jak najbardziej każdy dobry występ jest tutaj wskazany i będą się bardzo mocno starać, żeby te punkty zbierać. Na konferencji prasowej trener Rafał Dobrycki mówił, że no gdzieś tam masz jakieś kłopoty sprzętowe, gdzieś cały czas są jakieś poszukiwania. To było widać też przy okazji tego dzisiejszego spotkania tutaj na torze w Zielonej Górze. Tak, to jest prawda, to się zgadza. Akurat to jest prawda i zrobię wszystko, żeby w jak najszybszym czasie wyeliminować jakieś tam błędy sprzętowe, tak żeby wrócić do tego, co wcześniej się sprawdzało, wtedy, kiedy jeździłem dobrze. No ale widać było, że w tym dzisiejszym pojedynku emocji nie brakowało, no i właściwie walka toczyła się o każdy metr toru. Taki był ten mecz, takie to było spotkanie, z tego się spodziewaliśmy, wiedzieliśmy, że goście przyjadą bardzo mocno zdeterminowani, co pokazali, w każdym biegu walczyli do samego końca. W konsekwencji to im dało zwycięstwo. Widowisko myślę, że bardzo udane. Tyle, że dla nas ten mecz skończył się słabiej, no bo wiadomo, że chcieliśmy dobierać.